Połowa wakacji już za nami, więc nadeszła pora, by podsumować słoneczny lipiec. W pierwszej części Merkuriusza Moszczanowskiego w wersji TV opowiemy Wam o konkursie rolniczym, balonowych podróżach w parkowym amfiteatrze, otwarciu drugiego klubu seniora oraz corocznym spotkaniu z sołtysami. Zapraszamy do oglądania. Piątek 2 lipca w sali konferencyjnej hotelu Panorama odbyła się gala podsumowująca Agroligę 2021 na zaproszenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz burmistrza Józefa Grzegorza Kurka. W Myszczonowie pojawili się najlepsi rolnicy z terenu całego województwa. Na gali nie zabrakło również przedstawicieli naszej gminy. Monika i Piotr Wójcikowie z Osuchowa tego samego dnia w ogrodach Pałacu Prezydenckiego odebrali z rąk Andrzeja Dudy nagrodę dla najlepszych rolników w Polsce. Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia. Jeszcze raz wszystkim gratuluję i dziękuję bardzo. Myślę, że tutaj było fajnie. Jak kiedyś będzie mieli ochotę wrócić tutaj, to zawsze możecie liczyć, że przodu Was godnie przywita. Balonowe podróże to tytuł spektaklu, który odbył się 4 lipca w ramach wakacyjnego cyklu Teatr Młodego Widza – Niedzielne spotkania teatralne dla najmłodszych. Organizatorem letniej propozycji jest Myszczanowski Ośrodek Kultury, który zaprasza wszystkie dzieci do parkowego amfiteatru. We wtorek 6 lipca myszczonowscy nestorzy zyskali nowe miejsce spotkań. Tego dnia oficjalnie otwarto nowy klub seniora, który znajduje się w budynku plebanii parafii pod wezwaniem świętego ojca Pio. Na nestorów czekają w nim m.in. ciekawe propozycje zajęć, spotkań czy wycieczek. Pomysł się narodził, jeśli chodzi o świetlicę dla dzieci, a potem sytuacja, jaka się stworzyła dzięki temu, że rząd zaczął asygnować pieniądze dla emerytów, znaczy na różnego rodzaju miejsca spotkań. Kluby. Tak, więc skorzystaliśmy z tego. No, tutaj największe zasługi ma ksiądz Sławek, bo pozwolił tutaj wyremontować te obiekty. Tegoroczne spotkanie burmistrza z sołtysami odbyło się we wtorek 13 lipca w sali widowiskowej Myszczonowskiego Ośrodka Kultury. Oprócz włodarza z przedstawicielami obszarów wiejskich gminy rozmawiali pracownicy Urzędu Miejskiego. Podczas spotkania omawiano kwestie związane z funkcjonowaniem sołectw oraz problemami ich mieszkańców. Gminne Centrum Informacji serdecznie zaprasza do obejrzenia dwóch plenerowych wystaw. Pierwsza, Myszczonów dawniej i dziś, została wyeksponowana na ogrodzeniu przykościelnego Parku Miejskiego. Przedstawia ona ostatnie dekady historii miasta, uwiecznione na fotografiach. W hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego to wystawa, która zdobi ogrodzenie Myszczonowskiego Przedszkola Miejskiego. Na powieszonych banerach odnaleźć można zdjęcia z inscenizacji, w których udział wzięli członkowie lokalnej grupy rekonstrukcji historycznej Strzelcy imienia 31. Pułku Strzelców Kaniowskich. Zachęcamy do oglądania wystaw i odbycia fotopodróży szlakiem przeszłych wydarzeń.